No i została nam ostatnia dywizja. Jest to dywizja Pacific. Tu z kolei rywalizacja jest już chyba, powiedzmy, najmniej wyrównaną z wszystkich, jeżeli chodzi o rozkład pomiędzy drużynami, a także proporcje sił. Na początek wspomnijmy o drużynie, która miała bardzo imponującą serię, ponieważ ani razu nie przegrała u siebie w ostatnim czasie, a więc Anaheim Ducks. I zdobył 37 punktów, 18 zwycięstw, 15 porażek. Wygranych domowych mieli 8, 7 porażek domowych. Na wyjazdach 10-8 to wyglądało. No i tutaj ostatnio statystyki całkiem przyzwoite. Większość meczów wygrywali. Przegrywali tylko z Tampą, z Minnesotą oraz dwoma drużynami z Nowego Jorku. No i ta drużyna tak prawdopodobnie to tutaj zajmuje drugie miejsce aktualnie, więc może nawet walczyć z Arizoną o zwycięstwo. Akurat perspektywy Anaheimu są bardzo dobre, bo wzmacniali się wcześniej dobrymi zawodnikami. Na pewno mogą się pochwalić dobrym duetem bramkarskim, zwłaszcza że teraz nabyli Carey'a Price'a, który w oczach wielu jest uważany za najlepszego bramkarza. Ma również bardzo dobrego zmiennika, czyli Corey'a Crawforda, który już tutaj się nam pojawiał. No i przede wszystkim bardzo odłodzili swój skład hokeiści Ducks. No i ich perspektywy wyglądają bardzo dobrze i mimo wszystko mogą uważać się za faworytów, jeżeli chodzi o walkę w dywizji, choć drużyna obok również ma takie aspiracje, a więc Arizona Coyotes. Coyotes z Arizony aktualnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli dywizji pacyficznej. W ostatnim czasie prezentowali się imponująco. 3 zwycięstwa z rzędu z Detroit, z Nashville oraz z Dallas. W tym sezonie na początku mieli średnią pasę. Zdarzały im się często porażki, natomiast teraz już ta ich forma wzrosła. 19 zwycięstw od ostatniego okna, 16 porażek. 9 razy wygrywali u siebie, 6 razy schodzili z własnej tafli pokonani, 10 razy na wyjeździe wygrali, natomiast ponieśli porażkę razy 9 i mają 39 punktów, a więc są na miejscu pierwszym w dywizji pacyficznej. Niewiele zabrakło, żeby mieli naprawdę imponującą serię, bo mają w sumie serię na 11 ostatnich meczy, wygrali aż 9 razy, więc naprawdę się pociągnęli w ostatnim czasie. A drużyna będzie wzmacniana dodatkowo, więc perspektywa dla tej drużyny jest naprawdę dobra. I kto wie, czy Arizona nie będzie drużyną, która właśnie z Anaheimem powalczy o najlepszą pozycję w dywizji. Pytanie, jak na to odpowiedzą inne drużyny. Jedną z tych drużyn, która raczej nie odpowie na to, ponieważ ich forma akurat trochę spadła w ostatnim czasie, jest Calgary Flames. Drużyna płomień z Calgary aktualnie prezentuje nam się na miejscu czwartym w tabeli, a więc nie wchodzi do fazy playoff. Mają 32 punkty, 16 razy wygrywali, 18 razy przegrywali w domu. Wygrali tylko 4 razy, przegrali natomiast aż 13. Odwrotnie wygląda sytuacja na wyjeździe, tutaj 12 zwycięstw i 5 porażek. W ostatnim czasie, jak widzimy w tabeli, większość meczów jednak przegrywają. Z Ottawą, później z Buffalo, z Toronto, z Karoliną. Tutaj później zwycięstwo z Pittsburgh. Natomiast następne mecze to już 2 porażki z Montrealem i Minnesotą. I zwycięstwo z Edmonton 8-6. Aktualnie poza playoffami. No właśnie, ta wygrana z Edmonton była dla nich dość istotna, bo jak wiemy, bitwa o Albertę, to tamtejszy region jest naprawdę jedną z najgorętszych bitew, jeżeli chodzi o wszystkie. Obok na przykład takich właśnie jak bitew o Pensylwanię, czy bitew o Nowy Jork bądź Florydę, to tutaj właśnie perspektywa Calgary no, wyglądała jak na razie źle. Być może drobnym przyczyną jest na tym, że jednak w troszeczkę więcej będą grali na wyjeździe. Nieznacznie, ale jednak. I teraz będą właśnie raczej grali głównie z drużynami ze wschodu. Może nie w najbliższym czasie, ale przy okazji końcówki sezonu. Jeżeli chodzi o to, to na sam koniec praktycznie po meczu z Anaheimem w swojej hali praktycznie wyjeżdżają na wschód, nie, ewentualnie goszczą drużyny ze wschodu, więc no tak naprawdę jeżeli chcą ewentualnie myśleć o jakiejś walce, muszą to zrobić na tu i teraz,
ponieważ końcówka sezonu może być dla nich bardzo trudna, a nie, jest jedna drużyna. Winnipeg Jets jest drużyną, która powiedzmy jest tu bardziej z zachodnich drużyn, z którą Calgary się będzie mierzyło. No, Calgary to na pewno nie może tutaj myśleć przy tym poziomie o czołówce. Jeżeli oni zdołają wyjść na to trzecie miejsce, to będą mogli mówić o dużym sukcesie. Tak samo będzie o ich rywali z zamiedzy, czyli właśnie Edmonton Oilers. Edmonton Oilers 29 punktów mają, 14 razy zwyciężali, 19 razy przegrywali. W domu czuli się niezbyt dobrze, 5 zwycięstw przy 12 porażkach, natomiast na wyjeździe dużo lepiej, tutaj 9 do 7, jeśli chodzi o wygrane w ostatnim czasie. Albo mają serię porażek, albo serię zwycięstw. 3 zwycięstwa pod rząd, później seria 4 porażek, następnie znowu 3 zwycięstwa i teraz mają serię 2 porażek. Zobaczymy, czy uda im się ją przerwać. Aktualne miejsce tej drużyny to jest miejsce 5, mają 29 punktów. To tuż za zespołem z Calgary. Tylko 3 punkty dzielą te drużyny. No, tak jak już wspominałem, Edmonton, no to jest powiedzmy w ponownym poziomie do Calgary. Mimo że można powiedzieć, że poziom drużyny jest troszeczkę wyższy niż w przypadku Calgary, to jednak wyniki tego nie odzwierciedlają. W najbliższym czasie czeka ich dużo meczów wyjazdowych, aż 9 spotkań przy tylko 4 domowych okolicy. Za to końcówka sezonu na odwrót. Tu z kolei będziemy mieli 8 meczy domowych na 4 wyjazdowe, więc teraz trochę się olatają, ale za to później to głównie oni będą gościli. Wciąż jednak przed nimi na przykład walka z Tampa Florida Caroliną, czyli z czołówką. Możliwe, że jednak walka z takim jak Boston, Toronto, Montreal, czy właśnie rewanż z Calgary będą okazją. Także sytuacja Edmonton, no to na razie ciężko powiedzieć. Można powiedzieć, że jestem troszeczkę o nich spokojniejszy niż o Calgary, ale przy tej dysproporcji drużyn w Pacific, jaką mamy, to boję się, że dla Edmonton może zabraknąć miejsca. Mam takie podejrzenie, że mogą być najlepszą z drużyn, która do playoffów nie awansuje. Natomiast nie mam takich wątpliwości co do drużyny, którą mamy następną, czyli Los Angeles Kings. Jest drużyna z ostatniego miejsca, 24 punkty zdobyte, tylko 12 zwycięstw przy 22 porażkach. W domu wygrywali 5 razy, 11 razy przegrywali na wyjeździe, 7 zwycięstw, 11 porażek. W ostatnim czasie w zasadzie większość meczów przegrywają. Zdarzyło im się wygrana z San Luis Blues w ostatnim meczu, no ale czy to wystarczy, aby uspokoić kibiców? Szczerze wątpię. No niestety, trzeba przyznać, że ta drużyna również musi już myśleć o dalszym sezonie. Tutaj nie ma co o czym mówić. Pamiętajmy, że w wcześniejszej fazie sezonu grał tam nasz Polak, Mariusz Czerkawski. Niestety, widząc sytuację w klubie, został wytransferowany do Tampy, czyli do drużyny, która jest aktualnie liderem. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o drugim naszych Polaków, czyli o Krzysztofie Oliwie. On bowiem zaliczał swój początek w Arizonie, ale zaliczył transfer do Calgary. No i można powiedzieć, że mimo wszystko Mariusz zdecydowanie trafił lepiej. Zobaczymy jednak, czy ta sytuacja się utrzyma na dłużej. Dość ciekawe serie są powiadają w przypadku Los Angeles. W najbliższym czasie będą przeważały mecze wyjazdowe, tylko 4 razy zagrają u siebie. Za to niemal odwrotnie się sytuacja na końcówkę sezonu, tylko 2 razy wyjadą, a całą resztę zagrają u siebie. Niestety przy ich poziomie to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, gdzie grają, ponieważ o uszatkach sobie nie radzą, także to jest drużyna, która raczej musi się nastawiać powoli na to, żeby już myśleć o przyszłości, a na teraźniejszości już niekoniecznie. No i mamy przedostatnią drużynę, którą mamy, no i to jest akurat jeden z faworytów, jeżeli chodzi o tą dywizję, San Jose Sharks. Rekiny są na trzecim miejscu, mają 35 punktów, chociaż ostatnie 2 mecze przegrali. W sumie mają 17 zwycięstw, 13 porażek, 9 zwycięstw u siebie, 8 porażek, u siebie na wyjeździe 5 porażek i 8 zwycięstw, a więc lepiej spisują się w meczach wyjazdowych. 35 punktów daje im miejsce trzecie, no natomiast patrząc na ich dyspozycję, no to tutaj ostatnio zdarzają się wpadki.
Przegrywają wprawdzie minimalnie, ale jednak przegrywają 7-8 z Filadelfią, 6-7 z czerwonymi skrzydłami z Detroit. No i chociażby też 5-7 też z Rangersami z Nowego Jorku. No to są minimalne porażki, ale jednak nie dają one punktów oczywiście. Dokładnie tak jak mówisz. No, no przecież akurat sytuacja między domowymi a wyjazdowymi jest dosyć podobna. Tutaj radzą sobie mimo wszystko całkiem nieźle. I mimo że stracili swoje dwie największe gwiazdy, czyli Joe Thorntona i Patricka Vaplo, to drużyna i tak radzi sobie całkiem nieźle. Mimo że nie jest to drużyna wypakowana talentami, to jest to drużyna, która radzi sobie całkiem solidnie. Trochę szczęśliwie trafiając na chyba najsłabszą pod względem poziomu dywizję, to jest to wystarczająco dużo, żeby pokusić się o awans do fazy playoff. Nawet jeżeli te playoffy nie dotrwały zbyt długo, to mimo wszystko powinni mówić o dobrym wyniku. No i została nam ostatnia drużyna, która jak widzimy w ostatnim czasie radziła sobie fatalnie, a więc Vancouver Canucks. Drużyna z miasta Igrzysk Olimpijskich zdobyła 27 punktów od ostatniego okienka. No widzimy tutaj wygrali tylko dwukrotnie z Washington Capitals oraz z Filadelfią. Reszta długa seria porażek. 13 zwycięstw w sumie, 19 porażek. 5 zwycięstw domowych, 11 porażek domowych na wyjeździe. Dużo lepiej, ale też tu jest statystyka 8 zwycięstw, 8 porażek, a więc bez szału. 27 punktów i raczej tutaj jeśli jest możliwość spadku, no to oni rzeczywiście do tej strefy spadkowej pewnie spadną. Znajdą się w niej i spadną do niższej ligi. To akurat, tu mogę w sumie dopowiedzieć, to akurat nie ma spadków, akurat amerykańskie sporty są troszkę inne niż europejskie, więc tutaj nie ma ryzyka, że spadną. Ale tak czy siak na pewno fakt, że w tym momencie są kandydatami do ostatnich pozycji, to jest w tym sezonie oczywiście źle, ale za to w kontekście przyszłego sezonu jest to pozytyw, ponieważ będą mogli się prawdopodobnie wzmocnić lepszymi juniorami. Niestety na razie nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o aktualną bazę zawodników. Największym problemem byli zwłaszcza obrońcy. Mecze potrafiły naprawdę źle wyglądać w niektórych momentach. Zresztą widzimy, że w przypadku powiedzmy nawet takiej właśnie serii tutaj widocznej od starcia wyjazdowego z Pittsburghiem do domowego z Caroliną łącznie stracili, jeżeli dobrze liczę, aż 57 bramek, gdy łącznie wbili ich zaledwie 20, więc tutaj minus 30 tylko w tym okresie. Co prawda pozostałe może nie było aż tak źle, ale no na przykład z Nashville przegrana 12-11, jeszcze to było przed aktualnym okienkiem. No perspektywa Vancouver wygląda bardzo źle. Jeżeli nie zrobią coś szybko z obroną, to tak naprawdę nic już nie dostanie wyciągnąć. I w przypadku zakończenia sezonu, jeżeli generalny menadżer będzie myślał o jakichś większych zmianach, to właśnie obrona plus bramkarze to jest absolutny priorytet. No i dotarliśmy do końca, jeżeli chodzi o kluby. No i zostanę do podsumowania jeszcze klasyfikacja łączna, jeżeli chodzi o drużyny. Jednocześnie tutaj wspomnę, że tutaj jakby rozdzielono generalnych menadżerów, że ja lub Pazin 13, którzy tutaj głównie będziemy działali, to tak to właśnie wygląda. No ale przejdźmy więc do tabeli, którą tak omówmy na szybko. Tabeli prowadzi Tampa Bay Lightnings. Drużyna ta ma 7 punktów przewagi nad drugą Caroliną Hurricanes oraz nad trzecimi Pingwinami z Pittsburgha. Wyraźna przewaga zespołu z Tampy. Czwarte miejsce należy do St. Louis Blues. Piąte miejsce mają Dzicy z Minnesota, 43 punkty również. Szósta jest Ottawa. Tam Senatorzy mają 42 punkty. Na siódmym miejscu Detroit Red Wings, 40 punktów dalej. New Jersey Devils, 40 punktów również. Dziewiąte miejsce Coyotes z Arizony, a dziesiąte zamykają stołeczni z Waszyngtonu. Dalej New York Rangers, 12 miejsce Buffalo z Buffalo Sabres. 13 jest zespół Anaheim Ducks, 14 zespół Columbus Blue Jackets, tutaj również 37 punktów, podobnie jak poprzednicy, 36 punktów i miejsce 15 należy do Wyspiarzy z Nowego Jorku, 16 jest miejsce dla Chicago Blackhawks, 17 San Jose Sharks,
18 Montreal Canadiens, 19 Winnipeg Jets, a 20 zamyka zespół Philadelphia Flyers. Dalej w trzeciej dziesiątce Dallas Stars, Calgary Flames, Colorado Avalanche, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Florida Panthers, Vancouver Canucks, Boss, a stawkę zamykali Los Angeles Kings oraz Nashville Predators. Tak to się właśnie aktualnie prezentuje. Jeżeli chodzi o kwestię półmetka sezonu, to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam do następnego materiału, jeżeli chodzi o podsumowanie okienka transferowego, jakie miało do tej pory miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o tą fazę, no to zapraszam na jeszcze dwa podsumowania, które będą za jakiś czas, czyli 3/4 sezonu, przy okazji zakończenia okienka transferowego i z zakończeniem całego sezonu. A za dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie oraz Tobie, Dalemir, za pomoc. No i słyszymy proszę się już wkrótce i do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia i zapraszam na symulację Euro. Zapraszamy.